11 maja powiedział dowódca, koniec, już zaopatrzenie jest tego. Pójdziecie teraz, mówi, dołączycie do kompanii. I przyszliśmy do kompanii. No w tej kompanii, to za domkiem doktora, tam jest, to się nazywa głowa węża, tam żeśmy usiedli, Proszę pana, co lepsze stanowiska były zajęte, a myśmy przyszli, nie ma. Położyłem parę kamyków takich, no i tam, prawda, siedziałem, obserwowałem. Niemcy robili kontratak, oni robili kontratak, ich tam sześć czy ile, oni chcieli rozpoznanie, gdzie tutaj co jest, bo 11 maja w nocy, jak się załamało to pierwsze natarcie, no to tam tragedia była, gdyby Niemcy byli, ruszyli, to oni by daleko byli poszli. O. I oni teraz robili rozpoznanie, gdzie my jesteśmy. I teraz dopiero Niemcy zaczynali okładać nas. Co chwila od bramki, tam bramka taka jest, od tej bramki niesiono bez przerwy rannych do tego domku doktora. No i tak chyba na drugi dzień wezwano nas do bunkra takiego zbudowanego przez naszych saperów. Tam mieściło się dowództwo naszego baonu. I tam polecono nam pójść wysadzić bunkry na 593, gdzie stoi ten pomnik, i tam na dole były bunkry niemieckie, tak zwane pillboxy. No i mnie kazano zaostrzyć 20 granatów i przygotowywaliśmy się tak. Dowódca batalionu, kiedy wychodziliśmy z tego bunkra, powiedział tak: jaki to dureń wymyślał, przecież oni nie wrócą, a my nie mamy wojska, nie mamy uzupełnienia. O, on jeden jedyny to rozumiał i on żałował żołnierza. No i rzeczywiście przyszliśmy tam, tylko żeśmy podeszli do tych bunkrów. Od razu rakiety poszły do góry i położyli zaporę z moździerzy. Okropno. No i nie mówię, szkoda mówić, żebyśmy poszli. Więc tam tak. Kapral Socha stracił oko. Sopkowiak plutonowy stracił dłoń, tutaj rękę. Chachulski podporucznik zabity. Tam najwięcej ginęło właśnie w tych okolicach. I nad ranem wróciliśmy. Wróciliśmy nad ranem do swoich oddziałów. To było przy domku doktora? Przy domku doktora. I poszłem na dół do dużej miski, do dowództwa tam, bo ja tam troszkę związany byłem. Oni mnie tak posyłali, gdzie trzeba. Ja orientowałem się jakoś w terenie dobrze. I mnie porucznik Szemraj mówi: goń szybko do domku doktora i dowiedz się, co jest, bo tam była urwana łączność, wszystko. Tam tragedia była. I ja pobiegłem. Pobiegłem do domku doktora, weszłem tam, do wewnątrz. Nie wiedziałem, gdzie to dowództwo, ale major mnie jakiś spotkał, ja zameldowałem, że jestem z trzeciego batalionu, z pierwszej kompanii. On mówi: już nawiązaliśmy łączność, on wiedział o tym. I powiada: wracajcie z powrotem, już jest w porządku. Ale ja myślę, a póki ja wrócę, to zobaczę, co się tu dzieje. Tam każda chwila była, żeby troszkę gdzieś przeczekać. I ja weszłem tam. Weszłem do tego domku doktora i wie pan, do dzisiaj to widzę. Nosze stali, bo te nóżki są na noszach. Stali, stękali ludzie. Doktor Majewski potąd we krwi. To był normalny stół, lampy, tam przecież nic nie było. To wszystko przy lampach, przy świecach się robiło. I on tam pierwsze te zabiegi, co trzeba było, zastrzyk, czy jak już coś wisiało, obcinał. I ja popatrzyłem na to, rzekomo mówili, że później Majewski zemdlał, już dalej nie mógł, przyszedł inny lekarz. I z tego domku doktora pognałem z powrotem. I wie pan, goniąc z domku doktora, tam jest taki grzbiet. Jak ja wbiegłem na grzbiet, od razu strzelec wyborowy tutaj od klasztoru, ale nie trafił, tylko mnie tu koło głowy kula poszła. Ja od razu skręciłem się, wiedziałem, że to strzelec wyborowy. Ja byłem sam strzelcem i dobrze byłem przeszkolony.
No i leży. Leży, co się ruszy, to on znowu strzela. A to jest teren raczej pochylony do niego. No nie ma jak uciec, a wystarczyło tak jak dotąd, gdzieś te 3 metry i już jestem kryty, bo jestem, on już mnie nie widzi. I leży, zdawałoby się rok. I w pewnym momencie niosą rannego, dwóch noszowych i jeden z chorągwią. I przechodzą koło mnie. I ja wtedy jak zobaczyłem, że oni będą przede mną iść, to nogę pod siebie, jak dałem tam.